Cześć, witam Was serdecznie dzisiaj na moim warsztacie. Chcę Wam pokazać taki jeden przypadek. Bardzo często, z powodów oczywiście, o których już wcześniej wspominałem, czyli skóra zazwyczaj jest źle natłuszczona, wchłania całą wodę i niestety później po wysychaniu ona, te włókna tej skóry robią się słabsze. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Spróbujemy wyostrzyć takie oto ubytki. Bardzo często taką naprawę można wykonać w sposób taki, że po prostu dostaniemy się tutaj pod tą skórkę, włożymy tam materiał, wkleimy go, przeszyjemy i spróbujemy go tam wcisnąć pod zelówkę i skleić. Też tak kiedyś robiłem, ale bardzo często problem jest bardziej głębszy. Chcę Wam teraz pokazać, co ja o tym myślę. Jeżeli mamy buty na grubej podeszwie, czyli są tutaj, jest koturn, on zazwyczaj jest pusty w środku. Żeby oszczędność materiału, no ostrość zgubiłem, już jestem, no i żeby nie był za ciężki but. I tam prawdopodobnie są kratki, które mogły ulec uszkodzeniu. I tutaj oczywiście jest uszkodzona kratka. Popatrzcie, że jak naciśniemy, to z tej strony, może tego nie widzicie, musicie mi zaufać na słowo, że zelówka jest bardziej podatna na zginanie niż z tej dobrej strony. Tu jest sztywna. I podczas chodzenia to się nam ugina. No i niestety tutaj ta guma zaczyna nam przecierać tą skórę. I w tym przypadku samo naprawienie tego elementu na szybko. Chodzi o te podejście do naprawy, tak? Że często możecie przyjść do szewca i on wam załata, zrobił wam łatkę za tam kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, w zależności od punktu. Oczywiście ja to nagrywam w czasie mojej pracy, więc co chwilę może jakiś klient przyjść, dlatego takie cięcia, dlatego jestem troszeczkę rozkojarzony, ponieważ cały czas patrzę, czy ktoś nie wchodzi. Nie mam takiego komfortu, żeby zamknąć się i na spokojnie coś nagrać. Ten temat to jest taka potrzeba chwili. Po prostu mam dzisiaj do zrobienia taki but i postanowiłem się z Wami podzielić, jak ja myślę, żeby taką naprawę przeprowadzić. Tak więc wracając do wątku, taka naprawa może się okazać, że po miesiącu, po kilku tygodniach znowu się zacznie coś tam psuć. No i później klient jest zniechęcony, tak? Po prostu dużo szewców boi się zrobić naprawę bardzo dobrze, ponieważ to się wiąże z czasem. Jak wiadomo, czas to pieniądz i jest taka bariera, ponieważ buty są tanie. Coraz tańsze buty, rywalizacja ceną, oszczędzanie na jakości doprowadziły do tego, że zawód szewca też jest mniej opłacalny. Dużo zakładów się pozamykało, dużo osób nie umiało walczyć z tym, że jest bardzo dużo tanich butów i dużo rzeczy się nie opłaca naprawiać. Ale ja u siebie na warsztacie takie naprawy robię w ten sposób, że rozklejam całą cholewkę od podeszwy. Tutaj będę musiał, tak, to już widać, że kratki są połamane. To się wszystko zarywa, więc po rozklejeniu tego będę musiał wypełnić tutaj te miejsca zarwane, kratek, sprawdzić resztę kratek i dopiero zrobić wstawkę, podkleić ją i cały but skleić. Ja może Wam pokażę później fotorealizację z tej naprawy. Nie będę miał już niestety czasu, żeby tutaj z kamerą jakoś cały ten proces pokazywać. Chcę tylko pokazać bardzo częste uszkodzenie buta i jak to można naprawić, jak to wszystko
wygląda krok po kroku, ale to już na zdjęciach. Cześć, jestem głodny, but. Słuchajcie, miałem już nic wam nie nagrywać, ale popatrzcie. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. O, tak. Kratka, tu w tych miejscach jest pozarywane kratki i one były powodem, że to nam tą skórę uszkodziło. Widać, uszkodzenia skóry są dosyć duże, ale wszystko jest do naprawienia. Jednak jestem, chcę wam pokazać buty po naprawie. A w sumie to jeden but, bo ten był naprawiany. Widzicie, tutaj wszystko jest w porządku. Ślad jest minimalny. Jeżeli ktoś spojrzy na te buty i nie wiedziałby, że było coś robione, to myślę, że się nie domyśli, że była jakaś naprawa robiona. Natomiast oczywiście jest ślad po takiej naprawie, ponieważ tutaj ta podeszwa, niestety ta guma, nie jest łatwa, żeby ją odkleić i na nowo przykleić. Tutaj było też duże rozerwanie skóry, uszkodzenie całej zelówki. Tam były kratki pozarywane, może one były w kształcie fali i one mają to do siebie, że się kładą pod wpływem nacisku. Dlatego tam musiałem to wypełnić specjalną gumą. Ona jest bardzo lekka, jest lekko sprężysta i nadaje się świetnie na takie wypełnienia. Zobaczcie sobie jeszcze raz. Dzięki temu buty przeżyją kolejny sezon, a może jeszcze więcej sezonów. Ta naprawa może nie jest jakaś super wybuchowa, oszałamiająca. Nie będzie tutaj 100 lajków, komentarzy pełno. Tak jak na przykład przy renowacjach, gdzie zmieniamy kolor z czarnego na różowy i wtedy jest wykwit komentarzy, lajków, że super robota. No tutaj to jest robota, której nie widać, która jest tam w środku naprawiona, z zewnątrz nie widać tej pracy, ale myślę, że jest to bardzo ważne. Jest to taka codzienna praca w zakładach szewskich. Szewcy robią dużo roboty, której tak naprawdę nie widać, nie jest to jakieś, tak jak mówiłem, oszałamiające, może troszeczkę mało przez to doceniane, bo my się przyzwyczajaliśmy, że doceniamy to, co wizualnie nasze oczy widzą. Piękno, zmianę. Tutaj, jak przyszedł but do naprawy z rozerwaniem, jest bez rozerwania, ale myślę, że ta praca jest bardzo ważna. Jest to wymiana fleków, zelówek, klejenie, takie właśnie łatki, to jest nasza codzienność w zakładach szewskich. My robimy właśnie takie naprawy na co dzień. Tak więc dziękuję wam bardzo. Chciałem tym krótkim filmem pokazać i tymi zdjęciami takie może mniej seksowne naprawy, które nie nadają się gdzieś tam na jakieś posty. Chciałem wam przybliżyć, na czym się głównie zajmujemy i podziękować za uwagę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że w niedługim czasie jakiś film kolejny dodam znowu. To na razie. Cześć.